Mają Państwo przed sobą człowieka nieco zaszokowanego, co nie jest łatwe, bo wiele rzeczy już widziałem i byle co nie jest w stanie mnie zszokować. Otóż sprawa tyczy śmierci świętej pamięci generała Sikorskiego. Otóż ja teorię o jakimś spisku i katastrofie traktowałem jako zupełnie nieuzasadnioną teorię spiskową, bo spiskowe teorie dzielą się na uzasadnione i nieuzasadnione. Tylko zupełnie nieuzasadnioną, bo to podejrzewano, a to Polaków, a to Anglików, a to Niemców, a to Rosjan czy Sowietów. Tutaj no, po prostu nie było żadnych materialnych przesłanek. No, nie wiem, jak to się mogło stać, żeby zrobić taką katastrofę, żeby tam tak się stało, jak to się stało. Tymczasem niemiecki tygodnik Die Junge Freiheit, czyli Młoda Wolność, taki odpowiednik naszego tygodnika najwyższy czas, opublikował artykuł niemieckiego historyka, który dotarł do stenogramu rozmowy świętej pamięci Winstona Churchilla, świętej pamięci Theodora Rooseveltem. Z której to rozmowy wynika, że Churchill się przyznaje, że to on sprowokował tę katastrofę i co więcej, Roosevelt próbował to jakoś zwalić na niego, obciążyć go winą. Tutaj on się powołuje w rozmowie, że przecież tak żeśmy ustalali, to byłoby lepiej i tak dalej. Krótko mówiąc, jeżeli ten stenogram jest prawdziwy, jeżeli rzeczywiście taka rozmowa się odbyła, to nie tylko, że podejrzenia się wzmacniają, ale jest praktycznie pewne, że ktoś doprowadził do śmierci pana generała Sikorskiego. Jest kwestia tylko wyjaśnienia, jak to zaszło, jak tego dokonano, bo to naprawdę godne Agaty Christie, żeby to zrobić. Ale powtarzam, jeżeli to jest prawdą, to będziemy musieli przewartościować spory kawałek historii II wojny światowej. To nie jest tak, że trumny rządzą Polską, ale historię trzeba wyjaśnić, bo kto lekceważy historię, narażę się na to, że w przyszłości będzie również padał rozmaite pułapki. Także historię II wojny światowej musimy wyjaśnić do końca.